Co on dziś o tobie myśli? Co on myśli o tobie, o waszym związku, o waszej relacji, być może o waszych problemach, kryzysie w związku? Jakie są właśnie jego myśli na ten temat? Witam serdecznie wszystkich. Proszę, zaabonuj mój kanał z dzwoneczkiem, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Również daj mi lajki i napisz komentarze dla wymiany energii, która grupa z Tobą rezonuje, jaka jest Twoja historia, co pasuje z tej wróżby, bym wiedziała właśnie, czy te rozkłady rezonują z Państwem osobiście. Na wszystkie wróżby indywidualne zapraszam kontakt przez e-mail. E-mail jest pod filmem. Dobrze, więc mamy dwie grupy. Pierwsza grupa to grupa Aniołka. I druga grupa Serduszko Różowe. Proszę wybrać przedmiot lub grupę, która z Państwem najbardziej teraz magnetyzuje. I zaczynamy od grupy pierwszej. Co on teraz myśli? Wiem, że sprawy nasze są skomplikowane, zawikłane, niejasne. Wiem, że ja jestem nieraz skomplikowany. Być może myślisz, że jestem osobą toksyczną. Wiem, że mamy komplikacje, jeśli chodzi o stabilność naszego związku, o to, byś czuła bezpieczeństwo, stabilizację. Wiem, że jest to bardzo zawikłane i to wszystko się zawsze opóźnia. Wiem, że jest to moja wina, że są takie wielkie jakieś zawikłania. Wiem, że jestem problemem dla naszego związku, dla naszej stabilizacji. Wiem, że grałem nieraz nie fair, że zagrywałem, że coś obiecywałem, nie umiałem dotrzymać tajemnicy, nie umiałem dotrzymać słowa, że zagrywałem może coś głupiego. Niemniej jednak chciałbym teraz, byśmy jeszcze raz spróbowali, jeszcze raz chciałbym podjąć ryzyko, wyjaśnić te wszystkie sprawy, chciałbym pracować nad stabilizacją naszego związku, chciałbym zostać w tej grze i spróbować właśnie zaryzykować, być może tym razem nam się uda, być może będziemy mieli dobrą passę, być może wygramy, być może będzie teraz wszystko dobrze, te zawikłania, komplikacje się wyjaśnią. Chciałbym, byś mnie widziała jako silnego, męskiego, stabilnego mężczyznę, który potrafi właśnie być stabilny, który potrafi uleczyć wszystkie te nasze tutaj problemy, kryzysy, zawikłania, obciążenia, opóźnienia. Chciałbym, byś zobaczyła mnie, że umiem postępować stabilnie, solidnie. Chcę wyjaśnienia wszystkich spraw, wyleczenia, wyjaśnienia. Pragnę stabilizacji, tak jak Ty. Chcę, by wszystkie sprawy potoczyły się pozytywnie, by wszystko się wyjaśniło, by nadeszło słońce w naszej relacji, pozytywność, pozytywne myślenie, wiara. Chciałbym również, byś we mnie wierzyła, że jestem stabilny, że jestem skłonny również zbudować solidny związek, długotrwały, który da Ci szczęście. Myślę o stabilizacji związku, myślę, by wszystko się potoczyło pozytywnie, byśmy wyszli z tych skomplikowanych spraw, z takich zawikłanych różnych problemów. Chciałbym, by wszystko się wyjaśniło, by pozytywnie właśnie popatrzeć w przyszłość, by bociany właśnie dały nam szczęście, być może potomstwo. Pragnąłbym z Tobą dziecka, pragnąłbym z Tobą potomstwa.
Pragnąłbym, żeby wszystko potoczyło się między nami cudownie, pozytywnie, wspaniale, wręcz no, byśmy ze sobą właśnie potrafili być harmonijni, byśmy nasz związek mieli harmonijny, by była piękna seksualność. Pożądam Cię, pragnę Cię również właśnie jako mężczyzna, pragnę Cię właśnie przytulić, pożądam Cię, jest pragnę dużej namiętności między nami. Czuję ciągle właśnie taki magnetyzm, pożądanie do Ciebie. Chcę Ci o tym napisać, chcę Cię o tym zawiadomić, chcę, byś o tym wiedziała. Chciałbym bardzo kontaktu z Tobą. Pragnę spełnienia marzeń również z Tobą. Pragnę, by szybko się właśnie coś wyjaśniło, by nasze sprawy właśnie rozwiązały się, potoczyły się szybko i pozytywnie. Pragnę, byś podjęła decyzję w stosunku do mnie. Kocham Cię, chcę nowego początku, chcę wyjaśnienia wszystkich spraw, chcę stabilizacji z Tobą, chcę związku z Tobą, chcę stabilnego związku z Tobą i wyjaśnienia wszystkich tych spraw, fundamentu, by zbudować coś na właśnie tutaj na bazie związku, relacji. Chcę, byśmy wyszli z tych komplikacji, z tych skomplikowanych spraw. Tęsknię za Tobą, chcę Cię spotkać, chciałbym, byś do mnie przyjechała, chciałbym do Ciebie przyjechać, chciałbym się spotkać, chciałbym, by wszystkie blokady, wszystkie tutaj sprawy się jakoś wyjaśniły. Jestem gotowy nad ciężką pracą, nad tym związkiem. Kocham Cię, pragnę również miłości Twojej. Wiem, że byłem nieszczery, wiem, że mi nie ufasz. Być może też kontrolujemy się, nie ufamy sobie nawzajem. Być może gramy na dwa fronty, właśnie jest to takie właśnie problem nieufności. Niemniej jednak chcę z tego wyjść, chciałbym, by się to wyjaśniło, chciałbym dać nową szansę nam na jakiś nowy związek. Jest na to najwyższy czas. Pragnę być wierny, lojalny, stabilny. Pragnę być Twoim przyjacielem na dobre i na złe. Chciałbym zbudować związek na właśnie fundamencie przyjaźni, lojalności, wierności. Pragnę Cię, chcę Cię spotkać, chcę z Tobą rozmów, chcę widzieć Cię, chcę z Tobą rozmawiać przez internet lub twarzą w twarz. Chcę, by wszystkie nasze zranienia się wyleczyły, ponieważ są duże emocje. Jest być może nawet między nami taka więź duchowa, bardzo ważna dla nas, istotna. Jesteśmy sobie przeznaczeni, mamy wielkie uczucia i emocje do siebie i chcę właśnie zacząć z Tobą nowy rozdział tego romansu, tej historii. Chcę, by otworzyła się nowa szansa, byśmy już się nie kłócili, byśmy wszystkie sprzeczki zażegnali, byśmy wszystko tutaj przez rozmowy, poprzez mądrość, spryt, poprzez właśnie aktywne wyjaśnienie spraw, wszystko zażegnali, wyleczyli nasz związek, nasze problemy, nasze sprawy. Także to właśnie jest moją tutaj jakby główną sprawą, by umocnić nasze więzy, by umocnić tutaj nasze rozmowy, naszą przyjaźń, nasz związek, naszą miłość. Tego właśnie pragnę. Pragnę zażegnania wszelkiego egoizmu, wszelkich fałszów, wszelkich fałszywych gierek, nieszczerych. Pragnę właśnie wyjaśnienia wszystkich tutaj niejasnych spraw. Chcę zrobić Ci niespodziankę, chcę Cię przeprosić za wszystko. Chcę, byśmy byli szczęśliwi. Chcę, byśmy się spotkali. Chcę jakby przeanalizować wszystkie tutaj nasze problemy, nasze niejasności, sprawy. Chcę rozmów z Tobą, które doprowadzą nas do szczęścia. Chcę właśnie tutaj wyjaśnienia wszystkich naszych lęków. Nie chcę już się lękać, pragnę Cię. Chcę właśnie kontaktu z Tobą. Tęsknię za Tobą, myślę o Tobie wieczorami i w nocy. Chcę pójść z Tobą w jednym kierunku. Chcę wyjść ze swoich blokad, lęków, oziębłości uczuciowej. Chcę spełnienia marzeń. Mam nadzieję na spełnienie marzeń z Tobą, na wyjaśnienie wszystkich niejasnych spraw. Jest nadzieja, że wszystko się między nami ułoży.
I karta pustelnika mówi o tym, że jest na pewno Twój partner singlem i myśli o Tobie, myśli o rozwiązaniu właśnie spraw, sytuacji, myśli, jak tutaj polepszyć tą sytuację, szuka rozwiązań, jest pełen nadziei, o czym mówi tutaj to światło właśnie w nocy, w ciemności. Dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga to jest serduszko. Serduszko właśnie różowe. Zobaczmy sobie, kochani, grupę drugą. Co on teraz myśli? Myśli o tym, że są jakieś wielkie straty, szkody, być może długi, być może jakieś tutaj lęki, ogromne lęki. Jest dużo niejasności, ranicie się bardzo. Jest dużo niejasności, które powinny się zakończyć, które powinny być odcięte. Te wszystkie niejasności powinny się wyklarować, powinny właśnie się tutaj pomiędzy Wami, te smutki, te myśli ciemne, negatywne, powinny się właśnie wyjaśnić, przemienić. Będzie tu koniec tych myśli negatywnych, tych burzliwych, takich smutnych, jakichś udręczących wręcz myśli. Chcę zakończyć właśnie to między nami, takie niejasne sytuacje, niedogadania. Mam lęki, że jest za dużo właśnie tych spraw niejasnych, niedogadania, jakichś takich obciążeń. Mam lęki właśnie na ten temat i chciałbym to zakończyć, chciałbym to przerwać, chciałbym wszystko wyjaśnić. Potrzebuję właśnie jasności sytuacji. Chcę, byśmy poszli w konkretnym, jednym kierunku razem. Mieli jakąś konkretną, wspólną drogę, wspólne cele, wspólne plany. Pragnę się zobaczyć, pragnę kontaktów z Tobą. Chcę zaryzykować jeszcze jednego szczęścia z Tobą. Chcę Cię zobaczyć, chcę rozmawiać, chcę wszystko wyjaśnić, co jest właśnie obciążające dla nas. I takie bardzo smutne, męczące wręcz. Chcę Cię spotkać, szukam kontaktów z Tobą, szukam właśnie spotkania z Tobą. Pragnę kontaktów z Tobą bardzo harmonijnych, pragnę, by się wszystko wyjaśniło, byśmy mieli wspaniałą, cudowną harmonię, byśmy osiągnęli balans, byśmy mieli wspaniałą seksualność. Pragnę Cię, pożądam. Jesteś jedyną osobą, którą w tej chwili pożądam. Chcę również Cię zobaczyć. Myślę o Tobie. Wiem, że nieraz byłem dwulicowy, nie była jasność sytuacji, nie umiałem się zdecydować, ale teraz chciałbym po prostu jeszcze raz dobrą mieć tutaj passę, spróbować właśnie jeszcze raz. Tutaj wiem, że byłem nieszczery, że mi nie ufasz, wiem, że Cię okłamywałem, wiem, że były jakieś sytuacje, gdzie się maskowałem, nie pokazywałem swojej prawdziwej twarzy, że mi nie ufasz, że nie masz pełnego zaufania do mnie, że grałem z Tobą raz pozytywnie, raz negatywnie, że zagrywałem coś, byłem być może zakłamany, fałszywy. Chcę to wyleczyć, chcę to wszystko wyleczyć. Chcę uleczyć te wszystkie niejasności, fałszywości, wszystkie jakieś takie sprawy, które Ciebie, nie wiem, przygniotły, które przygniotły właśnie Twoje pozytywne myślenie, nastawienie do mnie i do tego związku. Chcę wyleczyć, byś ufała mi, byś była pełna zaufania, byśmy zaczęli jeszcze raz. Pragnę Cię, chcę się z Tobą spotkać, tęsknię za Tobą, myślę o Tobie, chciałbym do Ciebie przyjechać, chciałbym, żebyś Ty mnie odwiedziła, chciałbym, jest to dla mnie bardzo ważne, istotne. Wiem, że jesteśmy sobie przeznaczeni, że jesteśmy dla siebie ważni, pragnę być z Tobą szczęśliwy, myślę o tym codziennie, wieczorem i nocą, nie daje mi to spać, śnię o Tobie, marzę o Tobie. Mam również sny właśnie związane z tym, że chcę być z Tobą szczęśliwy, chcę Cię przeprosić za wszystko, co się stało, chcę sprawić jakąś niespodziankę, chcę Ci napisać jakąś piękną informację, chcę Cię zaprosić, chcę Cię zobaczyć, mam do Ciebie wielkie uczucia i emocje, te uczucia i emocje właśnie piętrzą się we mnie. Chcę spojrzeć, co właśnie jest tutaj w tym związku niedobre. Chcę, by się to wszystko zmieniło w pozytywny rozwój spraw. Wiem, że było dużo komplikacji, opóźnień. Wiem, że
wszystko cię to obciążało, że były jakieś niewyjaśnione, skomplikowane sprawy, jakieś, które cię zatruwały, które truły nasz związek, które zatruwały naszą piękną relację. Wiem, że były problemy właśnie na stabilności, ale chcę to wszystko wyjaśnić, chcę napisać z Tobą nowy rozdział mojej książki, nową szansę, chcę jeszcze raz spróbować, byśmy byli szczęśliwi, chcę wyjaśnić wszystko, by było właśnie pozytywne, jasne, klarowne dla Was, dla Ciebie, dla mnie, dla nas. Chcę, by nasza stabilność się tutaj wyklarowała, byśmy byli szczęśliwi, jest nadzieja, byśmy byli szczęśliwi, by nasz związek był klarowny, by był właśnie stabilny. Chcę wyjść z tych blokad, chcę wyjaśnić to wszystko, wyjść z tej jaskini, z tych blokad, z tych właśnie tutaj, nie wiem, jakichś problemów. Chcę podjąć decyzję, chcę Ci napisać o tym, właśnie chcę z Tobą komunikować, chcę z Tobą mieć jasną komunikację, chcę Ci wszystko napisać o moich blokadach i lękach. Chcę być wierny, lojalny, przyjacielski w stosunku do Ciebie. Jestem po prostu Twoim przyjacielem, Twoim wiernym tutaj partnerem. Chcę, byśmy o tym porozmawiali, chcę Ci wszystko powiedzieć, pragnę z Tobą spełnienia marzeń, głębszego związku, głębszych emocji, pragnę wyleczyć wszystko, co jest jeszcze między nami niewyleczone, pragnę być silny, stabilny, pragnę rozmów z Tobą, nie chcę sprzeczek, chcę właśnie, byśmy wszystko wyjaśnili, porozmawiali, nie chcę już się z Tobą kłócić, sprzeczać, coś udowadniać, chcę, by wszystko było harmonijne. Chcę jakiejś akcji, by się coś konkretnie wydarzyło między nami. Chcę Ci napisać już dzisiaj. Chcę wysłać do Ciebie wiadomość. Chcę do Ciebie przyjechać. Chcę zakończyć definitywnie wszystkie nasze problemy. Chcę związku z Tobą i otworzyć się na nową szansę. Na nową właśnie tutaj jakąś fazę naszego związku. Polepszyć wszystko. Jest na to czas. Myślę, że jest teraz już ten moment, że musimy podjąć decyzję i wyjść z tych wszystkich skomplikowanych spraw. Chcę się z Tobą spotkać. Kocham Cię. Także zostawmy to czytanie właśnie na tej karcie. Zakończmy właśnie na tej karcie. To, co mówi karta Tarota, to mówi właśnie o tym, że partner myśli teraz, jak to zrobić, jak zażegnać wszystkie problemy, myśli rozumem, myśli rezolutnie, mądrze, intelektualnie czy mentalnie, właśnie o tym, jak rozwiązać te Wasze problemy, jak zbudować z Tobą kontakt, jak właśnie tutaj produktywnie nawiązać z Tobą jakieś kontakty wyjaśniające Wasze problemy. I niedługo właśnie przyjdzie do Ciebie wiadomość, która pomoże Wam zrobić następny krok w kierunku szczęścia, w kierunku wyjaśnienia wszystkich problemów. Dziękuję grupie drugiej, dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj odwiedzili mój kanał. Życzę Wam, by te wróżby się spełniły. Proszę napisać mi wszystko w komentarzach. Proszę o lajki, subskrypcje wszystkich tych osób, szczególnie subskrypcje, które jeszcze nie zaabonowały mojego kanału. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.